A wydajemy dzisiaj dwa auta. Pierwsze wydanie to jest V60 Cross Country, a drugie wydanie to jest V60 Ocean Race. I to o tej V60 Cross Country coś Wam powiem, bo to jest bardzo ciekawy samochód. 2019 rok, wersja T5, dwulitrowa benzyna 250-konna, bez żadnego wspomagacza hybrydowego. 2019 rok i tutaj niezwykle niewielki przebieg, 17 tysięcy kilometrów. Dlatego chcę Wam takie auto pokazać. Bardzo ciekawa konfiguracja, kamery 360, head-up display, oczywiście Pilot Assist. No i z takiego wyposażenia to mamy tyle. Mamy Blissa, mamy czujniki CTA, także naprawdę bardzo fajnie skonfigurowany. Pierwszy raz mamy w tym kolorze, taki odcień zielonego. Niestety mamy pogodę, jaką mamy i pogoda nam dzisiaj nie sprzyja. No ale mówię, mamy dwa wydania, także szybko nagrywamy. V60 tą Ocean Race'a już widzieliście, jest nagrany filmik, a nagramy sobie właśnie tego V60 Cross Country, który za chwilkę opuści nasz plac. Auto z tak niskim przebiegiem, z 19 roku, ma jedną ogromną zaletę. Bardzo dobre interwały olejowe. Za chwilkę Wam pokażę książkę serwisową. No i generalnie auto wygląda jak nowe. Pokażę Wam go pod maską. Nie będę tutaj się już, wiecie, jakoś mocno rozczulał, bo V60 Cross Country bardzo dużo pokazałem na swoim kanale. Chcę Wam pokazać, jak wygląda samochód z tak niskim przebiegiem. Pod maską, jak wyglądają jego interwały olejowe. Auto od osoby prywatnej i serwisowane w tym serwisie, od którego kupiliśmy, w Reimesh. To jest autoryzowany dealer Volvo. Zobaczcie, jak wygląda silnik z przebiegiem 17 tysięcy km. Zobaczcie, jak wygląda pasek. Wszystko tutaj się świeci jak w nowym samochodzie i ten samochód naprawdę zachowuje się i wygląda jak nowy. Tutaj mamy pudełeczko z firmy Reimesh, bo jest schowany jeszcze dodatkowy kluczyk i kluczyk do schowka. Tutaj mamy, słuchajcie, schowaną kamerę cofania, znaczy kamerę 360 przednią. Musieliśmy ją wymienić, bo Szwedzi, słuchajcie, zapomnieli niestety nam poinformować nas. Zobaczcie, że jest pęknięta ta kamera z przodu. Na szczęście dostaliśmy zwrot, bo auto jest na gwarancji tak zwanej Volvo Select i dostaliśmy za to zwrot, wymieniliśmy klientowi. Auto jest świeżo po serwisie olejowym, właśnie w tej firmie Reimesh, czyli autoryzowanym dealerze Volvo. Ale zobaczcie, jak wyglądają interwały olejowe w tym samochodzie. To jest coś przekozackiego, zawsze narzekacie. Są samochody z dobrymi interwałami, tylko muszą być od osób prywatnych i niestety są droższe. Zobaczcie, pierwszy serwis 5000 km, drugi 10, trzeci 14, czwarty 15 i piąty serwis 17. 5 serwisów, słuchajcie, olejowo-filtrowych w tym samochodzie. No przy tym aucie nic nie musieliśmy robić. Jest do tego checklista, do tego ostatniego serwisu, co dokładnie tutaj Volvo, zobaczcie, sprawdzało. Wszystko jest opisane, także tutaj naprawdę warto było taki samochód kupić. Kamerka, słuchajcie, używana, kosztowała do tego samochodu 500 bodajże 50 zł, czy 650 zł, także to też nie jakieś duże koszty. A klient ma to wymienione i tego tak naprawdę nie było widać. Gdyby się udało samo szkiełko wymienić, to można by było wymienić samo szkiełko. Kamera jak najbardziej prawidłowo działała, tylko po prostu no, nie była do końca czytelna, bo była po prostu, miała uszkodzone to właśnie szkiełko. Oczywiście elektrycznie otwierana klapa bagażnika, zamykana. Samochód bezszkodowy, bezwypadkowy, z napędem 4x4. To jest u nas klasyka, już takich V60 Cross Country u nas się bardzo dużo przewinęło. Jeżeli jesteście zainteresowani właśnie takim samochodem, to zapraszam na naszą stronę www.autoimportiforum.pl i tam możecie sobie taki samochód znaleźć na stronie Blocket, wysłać nam link i my ten samochód dla Was po prostu sprowadzimy. Mam bez mikrofonu, mam nadzieję, że będzie dobrze to słychać. Samochód za chwilkę opuszcza nasz plac. Kolejne V60 Cross Country z tak niskim przebiegiem z tego rocznika jeszcze nie mieliśmy. 17 tysięcy km to jest naprawdę bardzo mały przebieg na 2019 rok. Mieliśmy raz 2020 bodajże drugi rok z przebiegiem 1400 km, no ale samochód dużo, dużo młodszy. Tutaj mamy samochód z 2019 roku i tak jak widzicie, przebieg przekozacki, przekozackie są te interwały olejowe. Auto za chwilę opuszcza nasz plac. Jak szukacie podobnego, zapraszam na stronę www.autoimportnieporad.pl i tam sobie znajdziecie taki samochód, a my Wam ten samochód po prostu sprawdzimy. Także widzimy się w kolejnych prezentacjach, a za chwilkę zobaczycie, jak Volvo z małym przebiegiem opuszcza nasz plac. Trzymajcie się, na razie, pozdro.